Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy Turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie, zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem branży noclegowej jest jej klasyfikacja, czyli podział obiektów noclegowych tworzących bazę noclegową w zależności od zakresu oferowanych usług i urządzeń. Rodzaje obiektów hotelarskich określa ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku. Ustawa o usługach turystycznych określa następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe. Hotel to obiekt mający co najmniej 10 pokoi, w tym większość jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Motelem określamy hotel położony przy drogach, zapewniający możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych, dysponujący parkingiem. Pensjonat to obiekt mający co najmniej 7 pokoi, świadczący swoim klientom całodzienne wyżywienie. Camping to obiekt strzeżony, umożliwiający nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów. Dom wycieczkowy ma co najmniej 30 miejsc noclegowych, jest dostosowany do samoobsługi klientów i świadczy minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko młodzieżowe to obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko to obiekt zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Pole biwakowe to obiekt niestrzeżony, umożliwiający nocleg w namiotach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.